Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest pogadanka. Pogadanka i analiza jednocześnie. I co się stało? 16 marca 2017 roku zostało nam pokazane dwie rzeczy na temat Sonic Mania i co najważniejsze, zostało nam pokazane Sonic Forces. Będę przemawiał tutaj na temat obu tych gier. I najpierw zajmiemy się Manią, ale zanim zajmę się w ogóle omawianiem, niech najpierw zobaczcie, o co mi tutaj chodzi. No, więc to było tyle. To nam zostało pokazane. Jeżeli chodzi o Flying Battery Zone z Sonic 3 & Knuckles, albo Sonic & Knuckles, jak wolicie, w właśnie Mani. Więc jest hype, bo wreszcie mam pokazane coś z Sonic 3 & Knuckles. Więc technicznie rzecz biorąc już mamy prawie wszystko potwierdzone do każdej gry, brakuje tylko jeszcze do Sonica 2 jakiegoś zone'u, bo z Sonica 1 już mamy Greenfield Zone, technicznie rzecz biorąc Sonica CD Mirage Salon, no i teraz jeszcze Flying Battery Zone. Znaczy, bo z tym Mirage Salon to tak mówię tak jakby, bo przecież to jest bazowane na Desert Dazzle, a Desert Dazzle było bazowane na Desert Killzone z Sonica 2 usuniętego poziomu, tak sądzę. No i przeanalizujemy ten, jak widzicie tą myszkę, więc jest dobrze. Więc przyciszyłem to trochę, żeby nie było. Ups, to nie to. Dobra. Zacznijmy może od początku. Flying Battery Zone, no. No, akt pierwszy zaczynamy. I zaczynamy. O! Zaczynamy podobnie do Knucklesa. Knuckles bodajże miał na swojej drodze od razu to wzniesienie. Chociaż nie, napad. Napad Sonic, tak sądzę. Nie. W każdym razie mamy tutaj. Tak samo jak w oryginale. Oryginał jest taki sam. Tak samo jak było z Greenfield Zone. Początek jest dokładnie taki sam. Nie ma żadnego. Nie ma żadnych praktycznie zmiany. Te HD tekstury prawie że. Dobra, szybka zmiana do Tailsa. Tutaj nic. Poza tym, że tutaj jest wiele tych. No jak to się mówi. Warstw. Nieba, jak widzicie, mam tutaj. Wydaje mi się, tak. Są tylnie chmury. Są te chmury tutaj bardziej przodem. Jest. Takie morze, jakby. Druga część, trzecia część i jest na przodzie. Oraz są też chmury i małe chmury. Jak widzicie, ruszają się osobno. Dobra. Zmiana do Sonika. Widzicie, tutaj nagle jakiś śmietnik się robi. Mówi ta wybiórka tutaj. Ha, ona ucieka. I nagle zaczynamy lecieć do góry. I co się dzieje? To zaczyna nas przyciągać. Jak pamiętacie dobrze z Sonic 3 & Knuckles, te magnesy przyciągały bloki z kolcami, które miały nas zgnieść po pewnym czasie. Jak widzicie, tutaj nagle działają też na nas. Tylko tu jest taki problem, że ja się zastanawiam, czy to działa tylko na Sonika, czy działa to tylko i wyłącznie dlatego, że rozwaliliśmy tutaj elektryczną tarczę.
Mam dziwne wrażenie, że to jest zależne, bo jak widzimy w dalszej części gameplayu, tam pod tymi śmieciami, tam już gdzie indziej kompletnie, ale nadal jest dalsza część poziomu, więc zakładam, że działa to na tarczę, a nie na Sonika samego. Więc to daje też, nie wiem, małą taką nadzieję na Defect Zone, tak sądzę. Bo jeżeli pamiętacie, w Sonicu Free Knuckles Defect Zone działo się tak, że mogliśmy też chodzić po suficie. I jakby co, to mam też herbatkę. No dobra, lecimy dalej. Tutaj Knuckles. Pewnie się zastanawiacie, co to jest. Halo. Halo, Knuckles ma poświatę? Tu jest kolejna część niezmieniona poziomu. W ogóle te... Łoż. Wielkie stop. Pewnie się zastanawiacie, o co chodzi z tymi... z tą poświatą. Nie, to nie jest Hyper Knuckles. Otóż jak sam... nie Aaron Weber, tylko Sergio. Kolejny człowiek od PR-u. Potwierdził, że tak po prostu działają speedshoesy. Co jest ciekawe, bo dokładnie ten sam efekt był w Sonicu CD. W Sonicu CD, czy to już było w remake'u? To chyba już było w oryginalnym Sonicu CD, tak sądzę. Więc tak działają po prostu speedshoesy. No i w zasadzie tyle. Mam do powiedzenia tutaj. I tu jest najciekawiej, jak widzicie, to jest pełno śmieci i pełno jest tutaj starych banników zniszczonych najprawdopodobniej przez Sonika. Nawet są monitory poniszczone i goalposty. I stare banniki też są, jak na przykład... no motobagi. To jest jedno, co tutaj umiem nazwać. Chip-chopy? Nie, to... Boże, chip-chopy to były w Mario. O, i jak widzicie, jak to mówiłem, tutaj jest... dalsza część poziomu. Inna droga, może tak. Natomiast to jest ciekawe. Zastanawiam się, czy możemy stąd wyskoczyć, gdyż tu jest ta platforma, czy to... czy po prostu... Okazuje się tutaj. Czy platforma po prostu ma tutaj za zadanie, gdybyśmy spadli tuż pod koniec, żebyśmy spadli właśnie na nią i się uratowali. I to w zasadzie tyle. Jest nahypowany, bo bardzo lubię Flying Battery Zone. I jeśli dobrze pamiętam, to ja Flying Battery Zone zapowiadałem właściwie. Swoją drogą, dzięki za 533 subskrypcje. Film się specjalny robi, uwierzcie mi. Ale chyba zanim go skończy, też będzie 600 subskrypcji. Jak to się nazywa? Sonic Mania, chyba pogadanka po prostu. Tak, 97 poziom, który chciałem widzieć w grze. To się zaczyna od pikselku. O mój Boże, tu jeszcze miałem krótkie włosy. No dobra, jest to. Chemical Plant Zone. I jest Ice Cap Zone. Aha, bo ja to przepowiadam z Sonika 3 samego. Jest! Wait for it. Przepowiedziałem Flying Battery Zone. Nie dziękujcie. Dobra. Wróćmy tu. Co? W ogóle czy to jest bug? Zupełnie.
teraz to zauważyłem, że to jest bug po prostu. W teksturach, ej, ale... Nie, no może to jest po prostu jakiś niedociągnięty, albo po prostu... Nie no, tak chyba tylko w oryginale, tak sądzę. A dobra. No chyba tyle, co miałem powiedzieć, no... Tylko jeszcze to, że został potwierdzony, że do edycji kolekcjonerskiej jeszcze zostanie dodany OST oficjalny na płycie CD i to tyle. Więc o Sonic Mani zbytnio dużo się nie dowiedzieliśmy. Poza tym, że została też przeniesiona na lato 2017, gdyż deweloperzy chcą więcej czasu, by ukończyć tą grę, co jest bardzo dobre. Chociaż ja osobiście sądzę, że jest to też przez to, że Sonic Mania już na 100% według mnie wyjdzie pudełkowo. Po prostu nie ma szans, że ta gra nie wyjdzie. Że ta gra ma nie wyjść pudełkowo. Po prostu to już jest 100% pewne, że ona będzie pudełkowa. Dodatkowo mój argument może być taki, że Aaron Weber został zapytany, czy w końcu będzie pudełkowa, czy nie, Sonic Mania. Powiedział, że bardzo by chciał. A ja znałem tego człowieka, uwierzcie mi, to jest człowiek zagadka. I z nim bardzo bym chciał, to prawie równoznaczne z tak. Więc dobra, skończmy ten gameplay już. I teraz przejdźmy do drugiej części, którą wam pokażę, która jest najlepsza. Sega. Sonic Forces, czytaj, Project Sonic 2017 dostał nazwę. Tak, wreszcie po ilu? Kiedy była impreza? Impreza była w październiku chyba? A skoro już byłem na moich tych wyszukiwaniach, to zobaczę. 5 miesięcy temu, od 5 miesięcy wiemy o... Sonic Project Sonic 2017 i dopiero wczoraj, dla was przedwczoraj, dostaliśmy nazwę. I sądzę, że perfekcyjnie pasuje. Dowiecie się, dlaczego sądzę, że perfekcyjnie pasuje za chwilę. Więc tak. Co my tu mamy? Mamy dwie gwiazdy. Co jest trochę nawiązujące do Forces. Bo to trzeba zaznaczyć, Forces nie chodzi tutaj o moc jakąś, o siłę, jak to się powinno tłumaczyć. Chodzi tutaj o siły zbrojne. Tak jakby, wiecie, jakieś drużyny czy coś. Cholera wie. Ale to właśnie chodzi o to, nie o siłę jakąś, tylko o siłę zbrojną, jeśli już. Więc tak, zbytnio dużo o Sonic Forces. Nie, no dobra, kłamę. Dostaliśmy bardzo dużo o Sonic Forces wraz. A dobra, to za chwilę. Bo patrząc na te gwiazdki, będzie to na serio
na serio jakąś dużą rolę grała. Właśnie te siły zbrojne jakieś. Prawdopodobnie, nie wiem, to są takie moje dwie teorie. Pierwsza, Sonic dołączy właśnie do jakiejś siły, utworzy drużynę, żeby pokonać Eggmana, tego roboty. Ogromne. I to jest ta pierwsza teoria. Po prostu utworzenie drużyny przez przyjaciół Sonika i rozwalenie wszystkiego. Druga to, że GON wreszcie powróci z Sonic 06 właściwie. I wreszcie będzie miał znowu jakiś wpływ na historię. Jeśli pamiętacie, ostatnia historia, jako tak naprawdę to GON na jakąkolwiek, jeśli miało niezłe wparcie na historię, to albo SA2, Sonic Adventure 2, albo Shadow the Hedgehog. Sonic 06 to oni tak bardziej, wiecie, są z boku, nic się nie wplątują i tak dalej, a Shadow the Hedgehog to w cholerę jest ich i bardzo działają na historię, a Sonic Adventure 2 tak w połowie się opiera na GON. Więc to tyle, jeśli chodzi o samo to logo i sam ten trailer. I teraz zobaczmy coś jeszcze lepszego. Aha, i zostało zmienione to, że teraz jest Nintendo Switch, a nie NX. I na pewno nie kupuję Sonic Forces na Switcha. Może jak będą jakieś przeceny, to będę kupował, ale tylko w eShopie, bo prawdopodobnie od razu z PS4 Pro bierę Sonic Manię i Sonic Forces i robię Let's Play. Może na ślepo, może na... już przejdę i wtedy dopiero nagram. To zależy. No ale dobra, przejdźmy do wisienki na torcie. Jeszcze się nie odpalaj, chcę, żeby to znikło. Obejrzmy najpierw to razem, a później będziemy analizować. Swoją drogą holiday to znaczy, że na święta gdzieś wyjdzie. Dobra. Jak już ten filmik ma trochę mały bitrate, to weźmiemy sobie po prostu oficjalne Sonic i Hedgehog. Oficjalny kanał, z oficjalnego kanału, bo właśnie stąd to wziąłem. Ja mam tylko od razu. Tu. Dobra. Pierwsze co widzimy. To jest to samo miasto z traileru. To jest dosłownie to samo... W ogóle grafika. Grafika to jest... Epicka. Chcę mi się płakać, jeśli mam być szczery. Bo to jest takie epickie. Druga rzecz. Model Sonika jest inny. To nie jest to samo, co było w Generations. Albo w Lost World nawet. To jest zupełnie nowy model Sonika. No, oczywiście to było raczej wiadomo, że nie wykorzystają tego samego, ale... Gdzieś już go widziałem. Wiecie gdzie? Wydaje mi się, że jest on bardzo... inspirowany chociażby, bo nie powiem, że to jest ten sam, ale jest on bardzo inspirowany Sonic Runners. Możemy widzieć, że... kolce są z dziepka krótkie, gdzie właśnie w Sonic Runners Modern Sonic, bo też był Classic Sonic, Modern Sonic miał dość krótkie igły na głowie. Ale widzę, że jest to inspirowane, ponieważ kolce już na plecach są dużo dłuższe niż były w Runners. W zasadzie tutaj nie widzimy nic więcej już. Nie,
1080p nie daje. 720p powinno wystarczyć spokojnie. Refleksje wody. Świetne według mnie. Woda wygląda bardzo dobrze tutaj. To jest też warte do powiedzenia. Grafika jest trochę połączeniem, wydaje mi się, że Unleashed i Lost World lekko. Lost World miał taką bajkową grafikę, Unleashed miał realistyczną, tak trochę to połączyli. Ten ogień mi bardzo nie pasuje właśnie przez to. Dobra. No, Sonic tutaj zaczyna biec. Tu nic nie widzimy jeszcze poza pierścieniami, które są troszkę dalej. Daj mi tu. No, animacja biegu. To jest też kolejna nowa animacja, ale sądzę, że gdzieś już ją też widziałem. Moi drodzy, według mnie jest to połączenie animacji z Sonic Adventure 1. Nie Adventure 1. Adventure 2. Adventure 2 i Sonic Unleashed. Są to te dwie animacje tak jakby połączone trochę. Czemu tak mówię? Ponieważ SA2 Sonic miał bardzo wysoko głowę, ręce miał za sobą, ale miał po prostu bardzo wysoko. Nie schylał się, żeby być bardziej aerodynamiczny. Znaczy, schylał się lekko, ale nie aż tak bardzo. Sonic Unleashed właśnie schylał się strasznie. Strasznie się schylał, żeby był jak najbardziej aerodynamiczny. I tu jest takie połączenie, gdyż niby się pochyla, co nie? Ale to jest tak, jak na moje, to jest tak do połowy. Do połowy tego, co widzieliśmy w Unleashed, Generations i tak dalej. I zdziepko wyżej trzyma ręce. Co mi bardzo przypomina Sonic Adventure 1 bardziej. Ale stwierdziłem, że po prostu tam Sonic się też bardzo pochylał. No i tu już widzimy kolejną rzecz, że wszystko się dzieje tu po prostu. Spada wszystko z nieba. Czekajcie, tu widziałem coś fajnego. Most, który widzieliśmy w trailerze. Obok, tam gdzieś. Jak było zbliżenie na 5 Sonika, to tu gdzieś był most. Nie wiem, co tak bym mówił, bo nie chcę mi się wracać do tamtego trailera. Jest to prawdopodobnie Golden Gate? Chyba tak się nazywał. Był też Sonic Adventure 2. Ja mi się wydaje, że to jest bazowane na tym moście. I ile tu budynków jest? Może jednak spróbuję zrobić dziepko lepszej jakości. Dobra, trochę lepiej widzę teraz. Jak widzimy, jest po prostu tu mnóstwo tych budynków. Jest ich od cholery. Patrzcie, jak się długo ciągną. Nie wiem, dotąd co najmniej widzimy, a jeszcze pewnie są dalej, żeby jak gracz sobie stanął i popatrzył, to widział same budynki. Aha, dobra, zmniejszę trochę. Coś się psuje z tym. Wispy. Tak, widzicie już, ale do tego przejdziemy zaraz. Tu nie. W ogóle ten gameplay ma chyba strasznie mały bitrate. To chyba było nagrywane. Co sądzę, że to było nagrywane na PS4 z ich opcją nagrywania. Tam to jest okropnie. Dobra, mamy boostery. I boostery są z. Czekaj, wait for it. Boostery są w Sonic Lost World. Tych boosterów nie było w Generations. Generations miało te pady. Te bieżniopodobne cuda miało. Aha, i warto też nadmienić, że mogą rzeczy być bardzo podobne do wcześniejszych gier, czyli do Generations Lost World i Lost World. Generations Unleashed i Colors, gdyż jest to na tym samym silniku robiony, czyli Hedgehog Engine 2. Więc rzeczy mogą być tu bardzo podobne. Największa rzecz. Tu jest ten robot. I widzicie właśnie, o co mi chodziło z tym GUN? Tutaj ewidentnie są jakieś czołgi lub cokolwiek, co może je przypominać, atakujące tego robota.
I tu jest właśnie trudno powiedzieć, bo w Sonic X GUM miał bardzo podobne czołgi do tych, które tutaj widzę. Zresztą bardziej przypominam te z prawdziwego życia, ale też tutaj są bardzo podobne do tych. Mi się wydaje. W każdym bądź razie może to być właśnie te, o tej drużynie, o której mówiłem. Jakieś tam czołgi se mają. Dobra. Tu już chyba nic, poza tym robot nie przypomina nic. A, i tam jest drugi. Widzicie go? Widzicie? Kurdupla? Tam jest dalej. I nadal tam jest w cholerę miasta. Dużo. Grand Theft Auto 6 można robić w takim mieście. Ale zaraz, żeby nie było, czy widzimy tu trzeciego robota? Ogólnie to te roboty są mniejsze. No. Zdecydowanie są mniejsze, bo jak pamiętacie z trailera, roboty by... W porównaniu do mostu. Tutaj mówię, most był po prostu malutki w porównaniu do tych robotów. Tutaj jak widzicie, roboty są dużo mniejsze od... od mostu. Są jakieś... bez tych szyn. Nad mostem, to powiedziałbym, że są jakieś 3-4 razy mniejsze od mostu samego, od wysokości. Co... może... pokazać, że one nie są po prostu jakimś objective, żeby pokonać ich. Wiecie, takie tacy minibossowie czy coś, albo... no nie wiem. Albo po prostu jako dekoracja, bo jak widzicie, nie możemy tu dojść przez te bariery. No ale lecimy z tym dalej. Ej! Chciałem tak fajnie. Mogę tak. O! Wispy wracają! Jej! I jak widzicie, jest tu Sonic Colors bardzo. Czemu? Ponieważ przez to. Zauważcie, że Sonic zaczął boostować dopiero wtedy, kiedy zdobył Wispy. A są to białe Wispy, które daje. Które w Sonic Colors daje nam. Dają nam. Wreszcie. Dają nam pasek boostu. Są to jeden. To jest nasze jedyne źródło boosta. No i przez to boostujemy. Swoją drogą, nowe Eggpawny tutaj są. Eggpawn to jest ten. No, z Sonic Heroes chociażby. Taki czerwony ludek. czerwony pomocnik Eggmana. Tutaj. Ewidentnie widzę, że to jest nowa wersja. I boost. Boost się ewidentnie graficznie się zmienia. Ale. Bardzo mi przypomina to boost z bety Sonic Unleashed. Pewnie nie będziecie mieli gdzieś nagranie. Bardzo mi to przypomina właśnie ten boost, gdyż jest tu ta dziwna poświata i jakby rzeczywiście Sonic tak rozdzierał wszelaki dźwięk, w ogóle wszystko rozdzierał przed sobą. No i te efekty. Efekty, czyli osiągamy max speed, czyli prędkość dźwięku. I to chyba tyle z tego shota. Nie ma nic, póki co. Czy ja tu czegoś nie spostrzegłem? Nie, to zawet. Dobra, to nic nie ma. Będziemy tak trochę się poruszać. Ej, gdyby nie ten. Ktoś musi rozszyfrować te nazwy, co tutaj są. Saint-Suzes? Wydaje mi się, że tu pisze Saint-Suzes. To nie mam pojęcia, co pisze, co jest napisane. O, jak widzicie, tu zdecydowanie to już jest od dawna są roboty Eggmana. Jak widzicie, tutaj są. Jak to się nazywa? No, worki, prawdopodobnie z piachem czy coś, żeby jako okopy robić.
W ogóle ta animacja z tą, jest taka fajna, że Sonic ewidentnie widać, że jakby właśnie walnął o ziemię. Dobra, dalej ciut. Mamy też nowe pszczołki. Pszczółki Eggmana, które no, niezbyt się różnią od swoich odpowiedników, tak samo jak te ekpałny nowe. To są zdecydowanie ekpałny, tak by the way. Teraz zauważyłem ten pistolet. Animacja stąpu, jak już jest w trakcie stąpu, nie wygląda jakoś zachwycająco. Wygląda podobnie jak w Sonic Unleashed i Sonic Generations. No natomiast animacja upadku już lepiej wygląda. Kolejna zmiana. Na dobre. Czyli Jump Ball. Niby widać, że to jest kulka, ale widać, że jest tu coś jeszcze pokazane. To bardzo też mi przypomina betę Sonic Unleashed, gdyż tam właśnie jest taki Jump Ball. Bardzo podobny. Ta szybkość. Widzicie, jaki homing attack jest szybki? To jest zdecydowanie szybciej niż w jakiejkolwiek grze. Szybciej niż w Generations, gdzie był według mnie najszybszy. Szybszy niż w Lost World, gdzie był zdziepko wolniejszy, jeśli mam szczyt. I może i nawet wolniejszy niż... Może i nawet jest szybszy niż ataki Sonica w Sonic Boom. A Sonic Boom na serio ma... to muszę przyznać, że szybki jest... Mogę to nazwać homing attack chyba. Tak jak... Jeden z ataków Sonica to jest właśnie wyskoczenie i... walnięcie w przeciwnika tam. Więc dobra. Łapanie się? Red Rings. Red Star Rings, dokładnie. Czyli powróciły, więc to jest kolejny objective. W ogóle tutaj co to jest? To jest jakaś góra. Co to robi góra? Czy kwadratowa? Co to robi kwadratowa góra? Chcemy... I checkpointy są normalne jak w Sonic Generations. Zipline jest tu też, więc bardzo fajnie, że powróciło. Animacje są takie w ogóle to rozpryskiwanie się, kiedy Sonic wychodzi z homing attacku, to jest takie piękne. Tu znowu jest ta góra. Co tu robi kwadratowa góra? Halo? I tu widać, że znowu są jakieś multiple patches. I jest zdecydowanie trudniej się dostać do tej wyższej, ale właśnie nagrodą jest Red Star Ring. Tylko szkoda, że grający go nie zdobył. Dobra. Wylatujemy w powietrze i teraz tu widzimy dosłownie wszystko. Muszę się trochę wrócić, żeby widzieć dosłownie wszystko. Jak widzicie, nie wszystkie rzeczy tutaj są... I zdecydowanie to jest ta część stylu graficznego Lost World. Jak widzicie, te drzewa są jakieś kwadratowe. What the... Czekajcie, bo to może być też wina dlatego, że Classic Sonic tutaj jest. Zauważcie, że tutaj wszystko jest kwadratowe. Pikselowe, mógłbym nawet powiedzieć. Może to jego wina? W ogóle ten dystans rysowania jest... Duży jest świat. Zakładam, że później dalej idziemy i ruszamy po tym moście. Znaczy moście, to po tej dróżce. Dalej, w tym poziomie. I możliwe, że po tym... To bardzo mi wygląda, jakbyśmy musieli coś tutaj zrobić, żeby przejść na drugą stronę tej wyspy. Więc no, zdecydowanie moją uwagę przykuwają te kwadratowe drzewa znikąd po prostu. A jak mówiłem, to jest takie połączenie trochę. Jak widzimy, tutaj mamy loop też. Chwila, tak żeby ujaśnić troszkę. Poproszę. Tutaj mamy loop, który nas... Gdzie nas wysyła? Nie wiem, gdzie nas wysyła, ale... To zakręca tak i tu, co trochę nie robi sensu. Chyba, że będziemy musieli pobiec po wodzie, żeby się tam dostać. No i to tyle z tego traileru. Nie ma nic więcej na ten temat. Zostało też również... nam dany oficjalny theme song
temat przewodni Sonic Forces. I jest on świetny. Jest to wersja instrumentalna, to trzeba nadmienić. Jest to wersja instrumentalna, to znaczy, że będą wokale. I w ogóle możemy to przesłuchać w ogóle. I zrobić teorię, nie wiem, przeanalizowanie muzyki możemy zrobić. O, tu jest. Nawet od razu się pokazało. To praktycznie cały track. Producentem, a raczej kompozytorem jest Tomoya Ohtani. Ohtani, whatever. Który jest był odpowiedzialny za soundtracki Sonic Unleashed i Sonic Colors. Tylko tyle pamiętam. Ale tu jest najciekawsze, gdyż jeżeli słyszycie gitarę, jest to ewidentnie ta sama gitara, którą używał John Snow. Dokładnie mówiąc, gitara sonicowa, shadowowa była wykorzystywana tylko i wyłącznie w Shadow the Hedgehog. Sonicowa gitara jest tu i tu jest właśnie pewna dziwna rzecz. Otóż tłumacz z słów Izuka-sana przetłumaczył, iż na panel SXSW, że Jun Seno nie ma nic wspólnego z Sonic Forces. No i tu jest właśnie sprzeczność, gdyż no ewidentnie słyszymy gitarę, więc o co chodzi? I dlatego właśnie w poniedziałek będzie hostowany stream na oficjalnym kanale Sonika na Twitchu, wyjaśniający całą tą sprawę wraz z Junem Sinou, więc na pewno też zrobię jakiś filmik o tym, bo ubóstwem tego człowieka. I tak, to chyba tyle, co mogłem powiedzieć o Sonic Forces oraz o Sonic Mania. Let's Play się pojawią u mnie, to możecie się spodziewać tego bez dwóch zdań. Jeszcze nie jestem pewien, czy będę je robił tak od razu. Wiecie, dostanę i zrobię. Ale zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Więc to były moje myśli. Swoją drogą, ten soundtrack jest epicki i przesłuchałem już go jakieś 60 razy. Będę was starał się chociażby update'ować poprzez mojego Facebooka, Twittera albo tutaj. No i na razie i cześć. Pa, pa. Join the resistance.